Święta minęły względnie spokojnie. Ostatnie tygodnie przyzwyczaiły nas do tego, że codziennie mieliśmy do czynienia z siłowymi próbami przedarcia. Liczba tych prób się zmniejsza, a także liczba uczestników. W święta było wyjątkowo spokojnie, powiedział na antenie TVP Info wiceminister Świą. W kluczowym, kulminacyjnym momencie migrantów w strefie przygranicznej mogło być nawet około 10 tysięcy, dziś szacujemy ich liczbę między 3 a 4 tysiące, podał Poborze. Ocenił, że zbudowanie na granicy polsko-białoruskiej trwałej zapory inżynieryjnej, wyposażonej w nowoczesne rozwiązania, to podstawowy sposób forsowania granicy. Ten kryzys nie ma charakteru kryzysu migracyjnego. To sztucznie wywołany kryzys polegający na zwożeniu drogą lotniczą migrantów w teren przygraniczny i próbach przerzucenia ich do Polski i szerzej, Unii Europejskiej, akcentował. Cieszymy się, że jesteś z nami. Zapisz się na newsletter Onetu, aby otrzymywać od nas najbardziej wartościowe treści.